Deontay Wilder nie będzie mógł wyjść do ringu, by stanąć twarzą w twarz ze zwycięzcą walki o pasy WBA, WBO i IB w wagi ciężkiej pomiędzy Anthonym Joshuą i Josephem Parkerem. Czempion WBC zaplanowany na 31 marca w Cardiff pojedynek oglądał będzie z pierwszych rzędów, jednak na jego obecność między linami nie wyraziła zgody ekipa Joshuły. 12 maja i 2 czerwca to terminy pierwszych dwóch gal, jakie zorganizuje grupa Knockout Promotions w ramach długoletniego kontraktu z telewizją publiczną. Na razie obsady imprez nie są znane, ale pewne jest, że na jednej z nich wystąpi ostatni polski mistrz świata Krzysztof Głowacki. Najważniejsze pojedynki obu imprez kibice obejrzą na głównych antenach TVP. Wcześniej kanały telewizji publicznej pokażą dwie bardzo ciekawe walki. 31 marca starcie Anthonego Joshuły z Josephem Parkerem o 3 pasy wagi ciężkiej, a 28 kwietnia konfrontację niepokonanego Macieja Sulenckiego z byłym czempionem kategorii średniej Danielem Jacobsem.